Przebudowa obwodnicy Łańcuta coraz bliżej. Po spotkaniu z samorządowcami i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wykonawca inwestycji wprowadza do projektu ostatnie zmiany. Wspólnie z władzami samorządowymi doszliśmy do takiego momentu, że projekt zamienny wykonany dla rozbudowy DK94 jest takim wspólnym projektem. W większości udało nam się te wnioski władz uwzględnić i wprowadzić do projektu budowlanego. W tym miesiącu firma Budimex wystąpi do wojewody o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji. O konkretnych rozwiązaniach dla mieszkańców można mówić długo. Prawoskręt w ulicy Wandy Rutkiewicz. Pierwotnie miał być to dojazd drogą serwisową od strony cmentarza, a tu zaraz za młynem będziemy taki zjazd prawoskręt mieli. Przystanki, które są umiejscowione dzisiaj na Armii Krajowej, jeden przy bloku, drugi po drugiej stronie przed delikatesami centrum, będą przenoszone troszkę w stronę Przeworska. Będą te przystanki na wysokości parkingu przy ulicy Żardeckiego. Jednocześnie udało się wynegocjować, żeby wjazd na parking na ulicy Żardeckiego był drogą dwukierunkową. Zaprojektowano między innymi wjazd i wyjazd z terenów MOSIR-u, szpitala powiatowego, Centrum Kształcenia Zespołu Szkół Technicznych. Tak samo zaprojektowano bezpośrednie włączenie do drogi krajowej 94, między innymi ulicy Bema czy Orzeszkowej. Miasto wynegocjowało dodatkowe oświetlenie chodników na wysokości szpitala i MOSIR-u. Również przy MOSIR-ze powstaną nowe przystanki autobusowe. Kolejna zatoka dla komunikacji zbiorowej znajdzie się przy ulicy Kościuszki. Nowości będzie sporo, choć wszystkich uwag mieszkańców i tak nie udało się uwzględnić. Przejście dla pieszych w okolicach stacji benzynowej Orlen. Tego przejścia tam nie ma, jest przejście przy Kościuszki, przy rondzie i drugie przejście przy rondzie na ulicy Granicznej. To jest ponad 600-metrowy odcinek. Ale może jeszcze nie wszystko stracone. Myślę, że jeszcze jakieś uwagi mogą się pojawić na etapie właśnie wydawania przez wojewodę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Na terenie miasta powstaną 4 ronda. Na ulicy Mickiewicza, 3 Maja, Kościuszki i Granicznej, gdzie w przyszłości ma powstać łącznik z autostradą. Połączenie drogi krajowej z ulicą Piłsudskiego zostanie przebudowane. Dla poprawy bezpieczeństwa pasy ruchu będą od siebie trwale oddzielone, prawdopodobnie konstrukcjami stalowymi. Ograniczenie prędkości do 70, a przy przejściach dla pieszych do 50 km na godzinę. Praktycznie w każdym jednym miejscu, gdzie jest to przejście dla pieszych, będą takie wyspy bezpieczeństwa. Cały ten odcinek 6-kilometrowy, jeżeli ktoś by chciał sobie przejść bezpiecznie na piechotę, to czy z jednej, czy z drugiej strony tej drogi takie chodniki będą. Tam, gdzie nie będzie dróg serwisowych, będą chodniki połączone ze ścieżkami rowerowymi. Nie będzie przejazdu na wprost. Na żadne skrzyżowanie nie będzie można pojechać na wprost. Chociażby dla przykładu ulica Trauguta czy Bohaterów Westerplatte. Będą prawoskręty i dopiero przy najbliższej nawrotce będzie można zmienić pas ruchu. Przy okazji tak dużych prac na obwodnicy pole do popisu będzie miało też miasto. Miasto Łańcut będzie planowało środki, aby powiększyć parking na ulicy Żardeckiego. Tą część, którą dzisiaj mają mieszkańcy do dyspozycji, to jest mniej więcej połowa całego obszaru, który jest w projekcie. Na pewno też przed nami wyzwanie, żeby tereny, które przylegają do tej remontowanej obwodnicy, niejednokrotnie kilkudziesięciometrowe dróżki, czasami dłuższe odcinki, żeby też wyremontować, zagospodarować. I najważniejsze, kiedy ruszą prace w terenie? Generalna Dyrekcja chce, żeby wykonawca wszedł na plac budowy we wrześniu tego roku. Co ważne, wszystkie prace będą odbywały się pod ruchem, tak więc jest to bardzo duże wyzwanie dla wykonawcy, ale też na pewno dla mieszkańców. W centrum miasta mogą być większe korki, bo część kierowców, ciężarowe auta nie wjadą, bo są ograniczenia w tonażu, natomiast osobowe auta, jeżeli będą tam jakieś większe zatory, to będą próbowały omijać przez miasto. Inwestycja najwcześniej może być gotowa w 2021 roku. O utrudnieniach drogowych Generalna Dyrekcja ma informować z wyprzedzeniem, m.in. poprzez stronę www.obwodnicalancuta.pl. Liczę na wyrozumiałość mieszkańców, że poczekamy ten rok, półtorej maksymalnie, zostanie ta droga przebudowana i będziemy mieli wszyscy inną sytuację, jeżeli chodzi się o poruszanie.